Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Mistrzaku, a ja zapraszam was dzisiaj na pierwszy poradnik dla początkujących graczy, którzy dopiero kupili grę i nie wiedzą jak się poruszać. Opowiem wam dzisiaj troszeczkę o serwerach, co i jak, żeby nie było jakichś niedomówień. No to zaczynamy. Dobra, oczywiście możecie w pierwszej kolejności opcje sobie poustawiać, bo nie wiadomo jakiego macie sprzęt, to najlepiej jakbyście wszystko na początku sobie ustawili na średnie i później ewentualnie zobaczyli jak wam gra chodzi. Jak chodzi już tak powyżej 100 FPS-ów, to możecie stopniowo kombinować i sobie grafikę ustawiać. Własna gra, czyli po prostu robicie własny serwer lub robicie sobie po prostu ustawienia własne i robicie sobie, możecie solo sobie pograć. To bym polecał dla osób, które dopiero kupiły grę, żeby pograć tak 30 godzin i się podstaw takich totalnych nauczyć. Oczywiście w następnych poradnikach wam to wszystko omówię. Jak już troszeczkę się poduczycie, lub ewentualnie od razu chcecie wejść na zimną wodę, to możecie śmiało sobie, jeśli macie ekipę, możecie iść na serwer oficjalny lub nieoficjalny, to wszystko zależy, będzie od was. Patrzycie, jaki jest ping, jaka jest wersja, czy jest zabezpieczona po prostu takim znaczkiem przed czytowaniem. Dni oznaczają ilość na przykład dnia na serwerze, czyli po prostu im dużo tego jest ponad 1000, czy tam 5-6 tysięcy dni, no to już to serwer trochę stoi, ponad rok czy ponad 2 lata, więc możecie już wiedzieć na starcie, że takie serwery będą już przez graczy trochę, jak to powiedzieć? Dobra, powiedzmy sobie, że po prostu są zajęte i po prostu będzie trudno z dobrą miejscową na bazę. Oczywiście, jeśli są na przykład świeże serwery, co mają 200 dni, czy tam 10, czy 20, to są bardzo świeżutkie, można śmiało wejść. Oczywiście nie oficjalne, ale te prywatne. Można sobie po prostu wejść, pograć. Oczywiście te serwery dzielimy na dwie kategorie, PvP i PvE, czyli PvP oznacza gracz kontra gracz, czyli gracze mogą się rajdować, niszczyć sobie wzajemnie, zabijać sobie dinozaury, czy ewentualnie kraść po prostu rzeczy. Jeśli nie macie za dużo czasu i nie jesteście nastawieni na po prostu utracenie wszystkiego, co w miesiąc na przykład graliście, na przykład po 10 godzin i nagle kurde następnego dnia wchodzicie i nie macie nic, no to lepiej, żebyście sobie odpuścili. Chcecie na spokojnie sobie pograć, to polecam serwer PvE. Oczywiście na niektórych serwerach oficjalnych zawsze jest cross, ale na przykład na serwerach prywatnych jest czasami domena. Już wam to wytłumaczę. Serwery prywatne. Są po prostu czasami serwery crossowane, czyli po prostu można po serwerach skakać na inne dodatki, po prostu o, tak to ujmę. Po prostu można na wszystkich dodatkach, na przykład, czy na dwóch dodatkach, jeśli na przykład dane serwery są po prostu połączone, można po prostu skakać przez arka, czyli takie obeliski śmieszne, ale to wam wytłumaczę na przykład w innym odcinku. Jeśli po prostu jesteście bardzo świeżymi graczami, no to polecam najpierw pograć solo, na przykład 20-30 godzin. Ewentualnie, jeśli naprawdę chcecie już na przykład zacząć na jakimś serwerze, to polecam jakieś polskie serwery, gdzie na przykład trochę osób polskich, pola naszych rodaków gra. Zawsze coś tam, oczywiście jakoś tam doradzą, napiszą. Oczywiście nie wszyscy, ale zazwyczaj tak jest. No i to takie, co jeszcze tutaj chciałem powiedzieć. Oczywiście niektóre serwery nie mają modów, niektóre są na przykład z modami ułatwiającą grę, po prostu musicie też poszukać S+. W niektórych serwerach jest S+, taki fajny mod, praktycznie wszyscy go uwielbiają. To jest taki mod, który pozwala na budowanie prawie wszędzie. Dodaje różne bardzo ciekawe opcje, ale niestety każdy serwer ma troszeczkę zupdate'owany te S+, więc trzeba po prostu wejść na serwer i sobie zobaczyć. Oczywiście ARK zajmuje bardzo dużo miejsca, więc też musicie mieć bardzo dużo przestrzeni, żeby po prostu, jeśli w późniejszym czasie byście chcieli kupić.
Dodatki, no to musicie się liczyć z tym, że cały Ark będzie zajmować prawie 180 giga z dodatkami, więc musicie na to być nastawieni. No i dobra, no to chyba tyle. I jeśli po prostu chcecie po prostu jakieś pytania czy coś, piszcie po prostu na forum polskim na Steamie. Możecie też poszukać ludzi do gry. No i to tyle. Ewentualnie też polecam wam nieoficjalny serwer Ekipa Dzika. Ja tam gram na wyspie. Dużo fajnych ludzi, dużo nowych się to zaczęło teraz pojawiać, więc serdecznie zapraszam. Nieważne ile lat, oczywiście są. No, oczywiście ja też szukam też ludzi do gry, ale to już powyżej 25 roku życia z fajnym nastawieniem. Dobra, no i to tyle było. Mam nadzieję, że wam się to spodobało. Zapraszam do komentowania i widzimy się na serwerze prywatnym Ark Survive. Dobra, mam nadzieję, że się spodobało. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, cześć.